Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z iCamat. Tym razem będziemy całkować ułamki proste. Zapraszam gorąco. Całkowanie ułamków prostych. Nie wytłumaczę tego tematu na jednym spotkaniu. Potrzeba na to kilka spotkań, żeby zrozumieć, rozróżniać, jak to się całkuje, różnorodne przykłady, ale na tym spotkaniu czym się zajmiemy? Po pierwsze, ułamki proste związane są z całkowaniem takiej funkcji postaci f od x podzielone przez g od x, oczywiście po dx, gdzie f i g są to wielomiany. Z wielomianami spotkaliśmy się już w szkole średniej. Wielomiany zmiennej x. I uwaga, na tym spotkaniu będziemy takim się zajmować, tylko i wyłącznie wielomianami, żeby stopień licznika, czyli f od x, był mniejszy od stopnia mianownika. Na kolejnych spotkaniach będziemy tą metodę sobie rozszerzać. I jeszcze jedna rzecz, na tym naszym spotkaniu będziemy stosować po pierwsze taką metodę, że naszą funkcję z mianownika g od x będziemy rozkładać na postać iloczynową, jeśli to możliwe, ale na tym spotkaniu właśnie teraz będzie to możliwe, bo na tym skoncentruję przykłady, że będziemy rozkładać tą funkcję, która występuje w mianowniku, na postać iloczynową, a później będziemy postępować zgodnie z pewnymi zasadami. Nie zapisywać teraz tego nie będę, dlatego że po prostu jest to dosyć rozbudowane, gdybym chciała zapisywać, bo w takim przykładzie się troszkę inaczej zapisuje, w innym inaczej. Dlatego na konkretnych przykładach będziemy sobie tą metodę ćwiczyć, czyli naszą funkcję podcałkową będziemy sobie zapisywać na ułamki, proste ją zamieniać. Jak to się robi? Zobaczysz na konkretnym przykładach. Natomiast co musisz pamiętać zanim, że będziemy właśnie mieć do czynienia u góry wielomian, na dole wielomian. Stopień górnego wielomianu będzie mniejszy od tego stopnia dolnego wielomianu. I pierwsza rzecz, musisz rozłożyć dolny wielomian na czynniki, na postać iloczynową musisz rozłożyć, a dopiero później będziemy tą całkę zapisywać w postaci właśnie całki z ułamków prostych. Zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to właśnie nasze spotkanie. Jako pierwszy przykład będzie to całka takiej postaci. Górny wielomian to jest x plus 13, natomiast ten dolny wielomian w mianowniku to będzie x kwadrat minus 4x minus 5. I taką funkcję mamy przecałkować. Żeby to zrobić, to pamiętamy, po pierwsze, stopień górnego wielomianu musi być mniejszy od stopnia dolnego wielomianu na tym naszym spotkaniu, tym się zajmujemy i zgadza się. I druga rzecz, ten dolny wielomian będzie się musiało rozłożyć na czynniki, będzie się musiało dać. A jak się rozkładało na czynniki funkcję kwadratową? Oczywiście liczyło się deltę, postać iloczynowa, prawda? Będzie nam potrzebna, czyli delta, ale delta dotycząca oczywiście mianownika, prawda? No więc przypominamy, b kwadrat, czyli u nas to będzie 16, minus 4 razy 1 i razy minus 5, czyli plus 20, czyli to jest 36. Pierwiastkujemy, wychodzi 6, liczymy sobie x1, to będzie minus b, czyli 4, minus to nasze 6 nad 2a, czyli tak jakby 2 razy 1, to 2 wychodzi minus 2 nad 2, czyli minus 1. No to x2 będzie się tylko różniło znakiem w środku, czyli 4 plus 6 podzielone przez 2, czyli mamy 10 podzielone przez 2, to jest 5. Czyli teraz ja mogę mój mianownik, ja to Ci zapiszę, żeby tylko przypomnieć, moje x kwadrat minus 4x minus 5 zapisać w takiej postaci iloczynowej. Jak pamiętasz, wzór było a w nawiasie x minus x1 i w drugim nawiasie x minus x2, bo to pewne, wiesz, wiadomości ze szkoły średniej trzeba mieć, żeby zajmować się całkowaniem ułamków prostych. Czyli a u mnie to jest 1, to nie będę pisała, i w nawiasie x minus minus 1, czyli plus 1, a w drugim nawiasie x minus 5. Rozkładamy na postać iloczynową. Jest tu iloczyn, jest to postać iloczynowa. Zatem ja mogę tą całkę moją zapisać, chociaż nie muszę tego robić, ale zapiszę, żeby było ładnie, że ja ten mój mianownik zapisuję w postaci x plus 1 razy x minus 5, a nic innego nie zmieniam, prawda? Czyli mam taką całkę. I teraz, na co będziemy robić dalej? To jest właśnie sens, prawda, tej metody. Czyli co robimy dalej? Przepisujemy sobie funkcję podcałkową, czyli teraz uwaga, w tej postaci najlepiej ją przepisać w
tej postaci, ale może być w tej, bo to nie ma znaczenia. I tak te miejsca zerowe musiałeś sobie policzyć, żeby postać wieloczynową zapisać. I teraz, otóż tak się składa, że mogę to zamienić na takie ułamki proste. Na dwa ułamki proste. Ułamki, no to piszę, prawda, kreski ułamkowe. I teraz tak, w jednym ułamku w mianowniku będzie x plus 1, a w drugim będzie x minus 5. I tutaj są potęgi pierwsze, no bo tu też były potęgi pierwsze. I teraz uwaga, jeżeli chcemy z tej metody skorzystać, to pamiętaj, u góry musi być stopień o 1 mniejszy niż w mianowniku. Czyli w mianowniku jest to funkcja stopnia pierwszego, to u góry musi być stopień zerowy. A stopień zerowy to po prostu jest jakaś pewna stała. Tylko ja nie wiem, czy to jest 7, 12 czy minus 1000, dlatego ja sobie zapiszę A. Duże A tak przyjmujemy, tak zawsze uczymy się z dużymi literkami. Nie muszą być oczywiście, mogą być inne. Dodać, teraz tu mam znowu stopień pierwszy, to znaczy, że tu muszę mieć stopień zerowy, czyli po prostu stała, czyli jakieś B. I teraz, ja twierdzę Tobie, że tą funkcję podcałkową w tym wypadku mogę rozbić na takie sumę takich dwóch ułamków prostych. Ale nie wiem ile A i B, więc ja to muszę policzyć. Mnożę obustronnie przez ten mianownik x plus 1 razy x minus 5. Dlaczego? Bo jak ja to pomnożę obustronnie, to popatrz, teraz mi zostanie tutaj x plus 13, a teraz jak ja to najpierw tą pierwszą część pomnożę przez to, to x plus 1 z x plus 1 mi się skasuje i zostaje mi a pomnożone przez x minus 5. Dodać. Teraz jak ja tą drugą część pomnożę przez te dwa nawiasy, to mi x minus 5 i x minus 5 się skasuje. Zostaje mi b pomnożone przez x plus 1. No to co dalej robimy? Przepisujemy x plus 13, a tu wymnażamy. A razy x minus 5, a dodać b razy x, dodać b. No i co robimy? No sobie posegregujmy sobie po tej prawej stronie wielomian, czyli x na początek, ale jak ja bym x wyciągła przed nawias, bo tu mam x, popatrz, i tu mam x, dam radę x przed nawias i w ogóle pamiętaj o tym, żeby wyciągać przed nawias, to będę miała a dodać b. A tu już dalej x nie mam, no to przepiszę minus 5a dodać b. I teraz ja twierdzę, że tak się da zrobić. To znaczy, że mój ten wielomian musi być równy temu wielomianowi. A żeby tak było, to ja teraz muszę ułożyć taki układ równań. A dodać b stoi przy x. Tu przy x stoi oczywiście domyślna jedyneczka. Czyli to się ma równać 1. Natomiast to, co nie ma x, przepiszę minus 5a, dodać b, ja twierdzę, że musi się równać 13. I układam taki układ równań i z niego wyliczę a i b, no i będzie się mi to zgadzało. No to skoro tak, jakakolwiek metoda, myślę, że najłatwiej nam będzie teraz z tego równanka wyliczyć b, czyli będzie 1 minus a, przenoszę zwyczajnie i podstawiam do drugiego, czyli minus 5a dodać 1 minus a, to się równa 13. No możemy to oczywiście jako układ równań potraktować, nie ma żadnego problemu. Czyli przepiszemy, ale tutaj się nie skupiamy na tym, żeby to jakoś wyglądało, tylko chodzi o to, żeby po prostu wyliczyć te a i b. Czyli minus 5a minus a to jest minus 6a, to się równa 13, jak przerzucę jedynkę, to będzie minus 1, czyli 12, dzielone przez minus 6, czyli po prostu będziemy mieć a, które będzie wynosiło minus 2, natomiast b będzie miało 1 minus minus 2, czyli 1 plus 2, czyli 3. Popatrz. Co ja teraz Tobie stwierdziłam? Że moją funkcję podcałkową mogę zapisać na taką funkcję plus taką. No to znaczy, że moja całka, wracam do mojej całki, niech będzie w tej postaci. W tej postaci iloczynowej jest wygodnie. To się równa. Całka zostaje dalej, tak, ale będzie całka z jednej części, czyli u mnie u góry będzie minus 2 nad x plus 1 po dx. Dodać całka, bo wiesz jak to jest, jak masz sumę, to całkę możesz z tego policzyć plus całka z tego i to się równa całka z tego. W związku z tym plus całka i teraz b to jest 3 nad x minus 5 po dx. No i to się równa, już sobie będę te całki liczyła. Po pierwsze, minus dwójkę mogę wyrzucić przed całkę, zostanie mi 1 nad x plus 1 dx. Trójeczkę wyrzucam przed całkę, czyli będę miała 1 nad x minus 5 dx. Myślę, że kojarzy Ci się ta całka, prawda? Był taki wzór na całkę 1 nad x. To był logarytm naturalny z x.
A tutaj, gdybym zastosowała podstawienie, ale nie muszę już tego robić, ale gdybyś chciał, to musiałabym tu podstawić T, a tutaj postawić jakieś Z, ale nie ma potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że tutaj widzisz, jak ja podstawię, to i tak jak będę liczyła pochodną przy podstawieniu, to pochodna będzie DX równało się DT. Więc stwierdzamy wtedy, że może nie ma sensu w ogóle podstawiać, tylko od razu zastosujemy minus 2 logarytmy naturalne z x plus 1, no pod wartością bezwzględną, żeby było precyzyjnie, dodać 3 logarytmy naturalne z x minus 5 i plus c. Jeżeli oczywiście potrzebujesz podstawiać, no to ćwiczysz sobie po prostu to podstawienie wtedy, prawda? Możesz sobie osobno tą całkę gdzieś na boku policzyć, osobno tą całkę, ale ja też chcę, jak już brniemy dalej w te trudniejsze całki, to pewne całki, które są z lekcji pierwszej tego kursu, no powinieneś mieć już opanowane, prawda? Żeby w miarę szybko, bez czasem użycia tego podstawienia, ale wiedzieć o tym, że gdybyś użył to podstawienia, zamienił na T, to byłoby 1 nad T, dlatego ja napisałam logarytm naturalny, tylko nie z T, tylko po prostu z tego właśnie mianownika x plus 1. Tak samo tu, gdybyś użył podstawienia, to by było 1 nad z jakieś, prawda? No to też to byłby logarytm naturalny z z, ale ja już nie piszę tego z, tylko od razu x minus 5. Więc bardzo fajnie, przyjemnie liczy się. Przypominam, to jest liczenie właśnie tych całych ułamków prostych, ale właśnie w sytuacji, kiedy ten mianownik będzie się dało rozłożyć na postać wieloczynową. Kolejny przykład, zobaczysz, troszkę inaczej tutaj będzie wyglądała sytuacja w trakcie rozbijania na ułamki proste. Mamy całkę z takiej funkcji. 2x minus 1 podzielone przez x kwadrat minus 6x dodać 9 dx. Oczywiście zawsze kontrolujemy, żeby stopień tego bielgamu był niższy od tego. Zgadza się. Takimi właśnie funkcjami się zajmujemy na tym spotkaniu. I teraz będę chciała ten mianownik rozbić na postać wieloczynową. Będzie się dało, bo to jest właśnie temat naszego spotkania. Rozbijamy takie przykłady, takie robimy przykłady, żeby się właśnie to rozbić dało. Czyli oczywiście jest to funkcja kwadratowa, liczę deltę, 36 minus będzie 36, wychodzi delta równa 0, więc specjalnie taki przykład zrobiłam. Jak pamiętasz ze szkoły średniej, liczyło się wtedy x0 minus b, czyli u mnie to będzie 6, nad 2a, czyli nad 2 wychodzi 3. I być może pamiętasz tą postać wieloczynową, było tak i a x minus x0 do kwadratu. Czyli u mnie w naszym przykładzie będzie tak x kwadrat minus 6x plus 9. Ja zapiszę w postaci tak, a u mnie wynosi 1, więc nie piszę, x minus 3 do kwadratu. Być może część z Was od razu zauważy tu wzór skróconego mnożenia. No to jeżeli zauważycie wzór skróconego mnożenia od razu, to wtedy nie musicie liczyć delty, tylko tak czy siak zapisujecie tak jak ja teraz. To czy policzymy tą deltę, czy nie policzymy, to i tak znaczenia nie ma. Chodzi o taką postać. I teraz uwaga, ja będę chciała teraz tą całkę policzyć, więc muszę przepisać wnętrze, czyli tą funkcję podcałkową i muszę ją rozbić, tą samą funkcję, bez całki, bez dx. Muszę ją rozbić na dwa ułamki proste, tylko teraz uwaga jest taka. Jeżeli mamy pierwiastek w tym wypadku dwukrotny, czyli wielokrotny, rozbija się to w pewien określony sposób. Po pierwsze, najpierw pierwszy ułamek będzie miał w mianowniku x minus 3 w potędze pierwszej, drugi ułamek będzie miał w mianowniku x minus 3 w potędze drugiej. Gdyby była tu potęga trzecia, to byłby jeszcze trzeci ułamek i miałby x minus 3 w potędze trzeciej. Więc jest to troszkę trudniejsze, dlatego też chciałam taki przykład zrobić. I teraz uwaga, tutaj mówiłam stopień o 1 mniejszy. Czyli jak tu jest stopień pierwszy, to tu będzie stopień zerowy, czyli po prostu stała a. Tutaj jest stopień drugi i powinniśmy myśleć, to będzie stopień o 1 mniejszy, ale akurat w przypadku takich pierwiastków wielokrotnych, jak tu była stała, zapamiętaj, tutaj też musi być jakaś stała, czyli nie postępujemy z tą zasadą, że musi być stopień o 1 mniejszy, tylko skoro był pierwiastek wielokrotny, to jak tu stała, gdyby był trzykrotny, to tutaj też byłaby jeszcze stała. No i teraz zgodnie z tym, co wcześniej robiliśmy, mnożymy przez nasz mianownik, czyli x minus 3 w kwadracie. Jak pomnożymy, to mi się tutaj zostanie, bo to mi się skróci, zostanie 2x minus 1. Teraz tak, jak to pomnożę przez to, to mi się jedno skróci, czyli będę miała a razy x minus 3 dodać, a teraz to mi się całkiem skróci, czyli dodać b. No więc kontynuuję moje myślenie, wymnażam, czyli ax minus 3a plus b.
Tutaj już nie muszę nic wyłączać przed nawias. Tutaj zwyczajnie porównuję wielomiany. Czyli ja twierdzę, że lewa strona równa się prawej stronie, czyli tutaj było x, tutaj też był x, prawda? Czyli ja twierdzę, że moje 2 to musi być równe a, żeby mi się zgadzało. I twierdzę, że moje minus 1 tutaj to musi być ta reszta, minus 3a dodać b. No to skoro tak, popatrz, to mam sytuację prostą, no bo a jest równe 2, mogę od razu podstawić. Czyli minus 1 to się równa. Jak dwójkę tu podstawię, to mam minus 3 razy 2, minus 6 i dodać b. Czyli ostatecznie moje a to 2, a moje b, jak to przerzucę, to minus 6 na drugą stronę będę miała plus 6, czyli 6 minus 1 to jest po prostu 5. No więc mogę zapisać, że moja całka, czy tak zapiszę, czy tak, kompletnie nie ma znaczenia, bo to jest to samo, tylko zapisane przy użyciu postaci iloczynowej. To się równa całka. I teraz tu mam jeden ułamek, a tu mam drugi ułamek, prawda? Czyli będzie całka z 2 nad x minus 3. Po dx od razu napiszmy, dodać całka, b to jest 5 nad x minus 3 do kwadratu i też po dx. No i tak się składa, teraz popatrz, że ja tutaj nie muszę robić tego podstawienia, prawda? No bo wiemy o tym, że tutaj i tak wyjdzie ten logarytm naturalny, ale tutaj by się sprzydało. Dlatego ja w tej sytuacji akurat zrobię to podstawienie, czyli ten przerywnik. Za x minus 3 podstawię t. Dzięki temu też sobie utrwalisz. Liczę pochodną po x, no to jest 1, czyli dx. Liczę pochodną po t, to jest 1, czyli dt. Kończę mój przerywnik i teraz to się równa. Myślę, że te liczby wyrzucimy do przodu, czyli będzie 2 całka z 1 nad x minus 3 to t, dt, bo dx to jest to samo co dt, dodać piątkę, wyrzucam przed całkę, będzie całka z 1 nad x minus 3 to było u mnie t w kwadracie będzie i zamiast dx po prostu tutaj jest prosta sytuacja, napiszę dt. No to to się równa. Popatrz jak ładnie, teraz już widzisz, że to są dwa logarytmy naturalne z wartości bezwzględnej z t. Dodać 5 i teraz tu uwaga, tutaj już nie jest logarytm. Tutaj ja zapiszę jeszcze całkę, tylko napiszę t do minus drugiej dt. Czyli, ja tu na razie początek przepiszę, dodać 5 i teraz jak pamiętasz, to jest zwykła całka, ten pierwszy podstawowy wzór w całkowaniu. Czyli podnosimy potęgę o 1, czyli będzie minus 2 dodać 1, czyli minus 1 i podzielone przez minus 1 na końcu plus c. No to już ostatecznie będę miała dwa logarytmy naturalne z wartości bezwzględnej t, a moje t, jak widzisz, to było x minus 3, bo tu się musimy cofnąć do podstawienia. I tu będę miała tego minusa dam do przodu, czyli będzie minus 5 razy. I moje t do minus pierwszej, czyli to jest 1 nad t, a t to jest x minus 3 i dodać c. No troszkę ładniej tylko zapiszemy, ale to już jest kosmetyka, żeby tą piąteczkę jednak dać do góry, czyli będzie minus 5 nad x minus 3 dodać c. I to jest właśnie przecałkowana taka funkcja, która była podana w przykładzie drugim. 2x minus 1 podzielone przez x kwadrat minus 6x dodać 9. Jeżeli te dwa przykłady w zupełności Ci wystarczą, rozumiesz tę metodę i umiesz już teraz sam na podstawie tego, co Ci wytłumaczyłam, robić dowolne przykłady, oczywiście pod warunkiem, że mianownik będzie się dało rozbić, niekoniecznie musi być stopnia drugiego funkcja, może być stopnia trzeciego, prawda, czy stopnia czwartego, nawet im wyższy stopień, tym ciężej, dłużej się to robi. Ale jeżeli sobie poradzisz już sam, no to zapraszam Cię na kolejne spotkanie. Natomiast jeżeli chciałbyś ze mną wyćwiczyć jeszcze inne przykłady, prawda, może trudniejsze, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Do zobaczenia!